Dzisiaj to działa tak. Nie tak, że mi się wszystko kojarzyło z Ukrainą, ale to działa naprawdę jak na Ukrainie. To znaczy, rząd zbiera fundusz na wybory. Co to znaczy fundusz na wybory? Nie będzie za to kupował propagandy, tylko będzie za to kupował dobro pewnych grup społecznych, którym albo dołoży, albo nie będzie, albo wycofa się z pewnych reform. Po to, żeby nie reformować budżetu, nie reformować sfery budżetowej, nie zmniejszać biurokracji, trzeba mieć więcej pieniędzy w budżecie. A więcej pieniędzy w budżecie trzeba skądś wziąć, ponieważ już się normalne rezerwy wyczerpały, to teraz są takie nadzwyczajne rezerwy. Nadzwyczajną rezerwą są pieniądze z OFE. Inną nadzwyczajną rezerwą są lasy na przykład. Ciekaw jestem, gdzie oni jeszcze znajdą te pieniądze i ile. Uważam, że one sobie same zagrabiły dużo nieufności społecznej na początku. Uważam, że obietnica dla emerytów tych w czasach pod palmami, nie wiem czy pan pamięta, takie reklamy były, że obiecywano każdemu w czasy pod palmami, była nieuczciwa. Uważam, że za dużo pieniędzy brali na reklamę. Uważam, że za dużo pieniędzy brali na obsługę tych inwestycji. To wszystko prawda. A teraz mamy taką sytuację, że użyto tego jako pretekstu, żeby zabrać ludziom pieniądze. Bo druga prawda jest taka, że ludzie jednak swoje pieniądze tam oszczędzali. I nie ma wątpliwości, moim zdaniem, prawnych, wbrew temu, co się mówi, że to są pieniądze, które mają status naszych pieniędzy. A jeżeli mają status naszych pieniędzy, to rząd bezprawnie je znacjonalizował. Boi się, żeby się nie skończyło jak z Eurego, że będzie trzeba wypłacać te pieniądze po tym, kiedy jest budżet. Tyle. Dzięki. Prezydent nie powinien był tego podpisywać. I podpisując to, wiedząc, że robi coś złego, myślę, że pokazał, że za bardzo ulega rządowi, platformie i tym pomysłom, które nie są pomysłami. Chciałbym się chciać do przyłączenia. Oni niby są, ale praktycznie ich nie ma. Nie wiem, czy Jezus tam przejadł, czy wypłacił, czy to, ale tych pieniędzy... A teraz Jezus przejmie. No ja wiem, ale praktycznie do tej pory, bo tam początek był 70%, teraz chyba ileż, tych pieniędzy nie ma. O ile jest, to oni tylko na bieżąco biurokrację. No te pieniądze są wystarczy. Wie pan co, ja nie chcę bronić OFE, dlatego że nie one są w tym sensie, że one są w formie inwestycji, dlatego że one nie leżały w formie gotówki w OFE, bo wtedy cała by to rozwiązanie. Ale chodzi o kapitał cały. No, nie, kapitał, nie, jeżeli był, no to jest, to jest inwestowany. Nie, no ten kapitał, nie ma. Ten kapitał jest, przecież dostaje pan co roku, jeżeli pan jest w OFE, informacje na temat stanu tego kapitału. Czasami jest więcej, czasami jest mniej, bo to zależy od tego, od tej inwestycji. Ale statystyka pokazuje, że dla tych, którzy inwestują długoterminowo, no to nigdy nie jest nic, zawsze jest trochę więcej niż mniej. Wie pan co, ja nie lubię być obsadzony w roli obrońcy OFE, bo mam dużo zastrzeżeń do OFE i uważam, że ta reforma nie była dobrze zrobiona. Ale to wszystko nie uzasadnia takiego sposobu wykorzystywania pieniędzy, jak się w Polsce robi, nie uzasadnia nacjonalizacji de facto, bo mam do czynienia z nacjonalizacją. Zabranie się pieniędzy. Mam pytanie właśnie pan generowa. Po raz kolejny podejmowana, żeby przygotować. No właśnie, czy ona ma szansę jakieś pogodzenia, po pierwsze, po drugie, co ona może wprowadzić w Polsce i jak w ogóle ta Hercegowina się opowiada pod kątem właśnie gender, ochrony rodziny? Powinienem wejść do historii przynajmniej jako pionier. Tak. Czy mówię o tym od 3-4 lat, dojechałem w Polskę przeżyć wzdłuż, mówiąc tylko o tym, to absolutnie uważam, że to jest klucz do przyszłości w Polsce. Znaczy, jeżeli państwo nie zauważy rodziny, w tym na razie przeszliśmy przez pierwszy etap, zaraz do gender przejdę. Czyli państwo musi zauważyć rodzinę wielodzietną. A czeka nas drugi etap, czy państwo zauważą rodzinę wielokolonialną. Budujemy teraz program europejski i zastanawiamy się, w jaki sposób tam, gdzie w Polsce jest rodzina wielopokoleniowa, ją wesprzeć. Jakie mechanizmy, na przykład w obszarach wiejskich, mogłyby wspierać rodzinę wielopokoleniową? To jest bardzo istotne z punktu widzenia wychowania. Także podstawowa sprawa, jeśli chodzi o zmiany w Polsce, to nauczyć wszystkich na urzędach, że państwo nie widzi tylko poszczególnych osób, jak tu siedzimy, ale widzi rodziny, na przykład przez pryzmat podatkowy. Na przykład przez pryzmat decydowania. Dlatego ja byłem tak przeciwny obowiązku, żeby mężczyzna brał ten urlop macierzyński. Uważam, że mężczyzna może wziąć cały urlop macierzyński. Tylko państwo nie powinno tego wcale regulować. On powinien przysługiwać rodzinie. Jeżeli państwo zakłada, że matka z ojcem nie są w stanie się dogadać, ile kto weźmie urlopu, no to coś jest chyba nie tak z państwem.
Bo ludzie w rodzinach pożyczają sobie pieniądze, mają wspólne interesy, kłócą się, godzą się i ten wóz jedzie tysiące lat. Także my mamy taki problem, że doktryna państwa jest taka, że nie widzi rodziny. Powoli to się zmienia, między innymi za naszą pracą. 3 lata temu większość partii nie miała w ogóle działu polityka rodzinna w swoim programie. W ogóle nie było tego tematu. Także dużo się zrobiło. Jeżeli chodzi na poziomie europejskim, ile razy pan ten temat nie podjął, to zawsze zostaje to wykorzystane do jakiejś promocji rzeczy przeciwnej rodzinie. Ja sam rozumiem, że gender to jest takie hasło wywoławcze, ponieważ gender w swoim podstawowym wymiarze to jest znacznie mniejsza sprawa niż to, o czym mówimy. Ja myślę, że trzeba by nazywać to po imieniu, ponieważ część ludzi słysząc gender nie do końca wie, o co chodzi. Myślę, że mamy do czynienia po prostu na skalę europejską polityką osłabiania rodziny, która się przebiega różnymi idzie sobie tam dróżkami. Pani Lunaczek jest jedną z tych, które promują różne takie rozwiązania. Zależy, co będzie dokładnie w tym raporcie. Nie znam jeszcze tego raportu. Przed głosowaniem zapoznam się, grupa podejmie decyzję. Zwykle głosują przeciwko wszystkim poprawkom, które państwo nazywacie genderowymi. Tych poprawek jest zwykle dużo. Ja z zasady głosuję przeciwko genderowym poprawkom, ale wie pan, to jest już praktyka w Parlamencie Europejskim. Jest tam silna lewica w tej chwili. Obawiam się, że poprawka będzie jeszcze silniejsza. Cały czas składanie. Nie ma przełożenie na państwo, bo tam jest zobowiązanie pewnych instytucji. Nie ma. To jest. Oni sobie piszą. Ta część pytania to mogę panu uspokoić. Znaczy, tego typu rezolucje Parlamentu Europejskiego nie mają przełożenia na państwa, ale ten spokój jest ograniczony, dlatego że to jest stwarzanie politycznej atmosfery. Gadanie. Coś z tego w końcu będzie. I to jest niebezpieczne. Do każdej rezolucji, czy na temat biedy w Somalii, czy na temat sytuacji w Korei, poprawki dotyczące praw, daleko idące poprawki dotyczące dodatkowych praw homoseksualistów, daleko idące poprawki dotyczące aborcji, właściwie stały element, bez żadnej potrzeby i wbrew tak naprawdę regułom Unii Europejskiej, dlatego że to jest takie nadużycie ze strony parlamentu, bo parlament nie ma w tej sprawie żadnej kompetencji. Te wszystkie sprawy są sprawami prawa krajowego. To jest wykorzystywanie Parlamentu Europejskiego do propagandy zamiast porządnego realizowania własnych statutowych celów Parlamentu Europejskiego. A na forum parlamentu mówi się o tym, właśnie, że to jest... No tak. Nie, o tym wszystkim się mówi, wie pan, tylko że głośniejszy jest zawsze ten lewacki przekaz, ale to oczywiście jest. Ja o tym mówię bardzo często. Uważam, że tu są dwa problemy w ogóle. Parlament nie powinien poszerzać sztucznie swoich kompetencji, a dlatego, że nie widzę powodu, żeby na dziko prowadzić dalszą integrację europejską. Dokładnie wiadomo, do czego jest parlament, a do czego nie jest. Nie widzę powodu, żeby parlament się rozpychał, ani żadna inna instytucja europejska. A po drugie, nie widzę powodu, żeby każdą okazję wykorzystywać do promowania wartości antyrodzinnych i różnych związanych z tym postulatów dyżurnych, o których mówiłem. Człowiek od poczęcia do naturalnej śmierci. Pana zdanie, zdanie pana partii, co się dzieje właśnie w Europarlamencie na ten temat. No i też kara śmierci. Co pan uważa i pana partia? I uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, jakie można zrobić. Inna sprawa, że tak jak rozmawiam z kolegami, to większość osób ma, ale nie chcę się podać za innych, bo to każdy może mieć, prawda? Dobra, nie będę mówił. Ustaliliśmy, że to jest sprawa sumienia. Mogę powiedzieć o swoim poglądzie. Ja jestem zwolennikiem jak najdalej posuniętej ochrony życia w kwestii aborcji. Jestem przeciwnikiem aborcji i z zasady nie głosuję za żadnymi poprawkami proaborcyjnymi. Natomiast jeśli chodzi o karę śmierci, jestem umiarkowanym przeciwnikiem kary śmierci. Kiedyś byłem bardziej. Ale z zasady nie popieram kary śmierci. Natomiast jestem zwolennikiem szerokiego stosowania kary dożywocia. Czyli plus minus linia z encykliki Evangelium Vitae Jana Pawła II. Wychodząca z założenia, że dzisiaj świat już jest na tyle zorganizowany, a państwa na tyle mocne, że są w stanie zapewnić bezpieczeństwo ludziom bez stosowania kary śmierci. Chociaż zdaję sobie sprawę, że tradycyjnie kara śmierci jest jedną z kar w arsenale
w naszej cywilizacji i były wiele lat czasy, kiedy była koniecznym rozwiązaniem. Dzisiaj nie jest koniecznym rozwiązaniem. Kieszonkowe. Nie wiem, czy to są. Nie, mam nadzieję, że nie. Nie, ale to było dobre retoryczne stwierdzenie Gowina i myślę, że mamy taki problem z takim galopującym fiskalizmem w tej chwili. Próba podatkowania wszystkiego i to ma dwa wymiary. Po pierwsze, że to jest nieustanne sięganie do kieszeni na różne sposoby, ten pomysł z alkomatami. Ale to ma jeszcze drugi aspekt, że im bardziej rząd wchodzi w te fiskalne pomysły, tym więcej ludzie są narażeni na postępowanie skarbowe i tak dalej, czyli wchodzi też w grę aparat przemocy. A szczególnie, jeśli rząd wchodzi w fiskalizm wewnątrz rodziny. Ja uważam na przykład, że bardzo mało się zwraca a propos polityki rodzinnej na taki aspekt, że wewnątrz rodziny powinno być jak najmniej regulacji podatkowych. Rząd nie powinien być graczem między małżeństwem, rodzeństwem. Trzeba na to też zwracać uwagę. Żeby jak najmniej było tego udziału urzędu skarbowego w życiu rodziny. Swoją drogą uważam, że podatek powinien być płacony rodzinnie. Jeśli w ogóle. A nie indywidualnie. Jeszcze jedno pytanie. Czy w przetargach na przykład na ochronę danego obiektu będzie brana pod uwagę tylko cena? Nie wiem. No do tej pory tak jest. Że do tej pory tak często jest. Tak, tak często jest. Tak. No wiadomo, to nie tylko przy... To jest w ogóle problem prawa o zamówieniach publicznych. To wszyscy wiedzą, że urzędnicy po prostu bardzo często biorą pod uwagę cenę, dlatego że to jest najbardziej wymierne. Ale często niezgodne z interesem publicznym, dlatego że nie zawiera odpowiednich gwarancji szybkiego, w odpowiedniej jakości wykonania tych prac, które są za publiczne pieniądze. Także to jest faktycznie jeden z problemów, że obecny system promuje taki urzędniczy spryt. Byle się nie narazić, nie mieć kłopotów. Są jeszcze pytania? Ja mam pytanie. W naszej powiedzmy przestrzeni politycznej i społecznej. A druga rzecz, co pan myśli o umowach śmieciowych, gdzie powiedzmy reprezentacje związkowe już od 3 lat jakby walczą z tym nadmiarem tych umów śmieciowych, które zalewają nasz rynek. Wasza partia, jak będzie patrzyła powiedzmy na te umowy śmieciowe, które w większości dotyczą młodych ludzi? Sama nazwa umowy śmieciowe jest taka sobie. Ja nie lubię, jak w kontekście pracy używać takich... Nie wiem, o co chodzi. Tak, nazw pogardliwych, ale to nas też prowadzi do pewnego rodzaju myślenia, jak mówimy umowy śmieciowe, które to zostało przyjęte. Nie ma wątpliwości, że ten rodzaj umów był nadużywany i jest nadużywany. To jest dla mnie jasne. Natomiast obawiam się, że propozycja Donalda Tuska. Widzi pan, to jest pytanie, jak w Polsce zwiększyć rynek pracy i jak pobudzić przedsiębiorczość. Ale dobrze, tylko... Ja zaraz powiem. Od tego musimy wyjść. Która droga jest najlepsza? Tak, ale czy powiedzmy pobudzanie przedsiębiorczości, tak? W większości ja jako reprezentant powiedzmy związków zawodowych ma polegać na tym, że jest to powiedzmy kosztem tych najmniej wynagradzanych ludzi, którzy tą faktycznie przedsiębiorczość na swoich barkach niosą. No, moim zdaniem umowy śmieciowe jako nazwa jest jak najbardziej adekwatna do tego, co dzisiaj się dzieje na naszym rynku pracy. Dlatego panu powiedziałem, że te umowy są nadużywane w sposób oczywisty. I to trzeba przykrócić. Natomiast rezygnowanie z tych umów, powiem panu z mojego zakładu pracy. Ja co prawda z niego nie żyję. Przez ostatnie 15 lat większość czasu byłem na umowie. Pracowałem w Polskiej Akademii Nauk, ale jako na urlopie bezpłatnym. Ale ci moi koledzy, którzy pracują w Polskiej Akademii Nauk, którzy wykonują mnóstwo prac, dzieło, zleceń, oni nie chcą tej regulacji Tuska, bo to jest wbrew ich interesom. To jest ściągnięcie z nich dodatkowych pieniędzy, które z całą pewnością zostaną przerzucone. To nie jest tak, że to są pieniądze, które pan zabierze pracodawcom. Ta polityka w stosunku do całych grup społecznych będzie oznaczała, że oni po prostu dostaną mniej pieniędzy. Dlatego jestem taki ostrożny do całej tej retoryki pomagania biednym, bo ta retoryka pomagania biednym to zawsze się kończy na tym, że bogaty nic nie odda.
Ta retoryka pomagania biednym polegająca na tym, że jak mówi Miller, że sięgniemy do kieszeni bogatych, to jeszcze nie widziałem takiego bogatego, co by sobie pozwolił Millerowi sięgnąć do kieszeni i przekazać biednym. To zawsze się kończy tym, że biedni więcej zapłacą. To trzeba bardzo uważać. Jak pan pyta, czy uważam, że trzeba zgodnie z regułami i zdrowego rozsądku i no, etyczne, bo to wie pan, to jest problem etyczny przy pewnych typach umów śmieciowych. To jest chrześcijańska nauka społeczna. Jak wynagradzamy pracowników? Ten problem ma wiele aspektów. To zgadzam się z panem, że tak mi sumienie podpowiada, nie zamierzam w tej sprawie zmieniać zdania. Że tam jest potrzebne jakieś przycięcie tego procederu. Ale rezygnacja z tego w ogóle, zresztą Tusk się z tego wycofał po jednym dniu. To dla wielu grup społecznych, które żyją z umów zleceń i z umów o dzieło, uczciwych umów zleceń, które są naprawdę zleceniami, to po prostu tragedia. No bo ludzie dostaną mniej pieniędzy. Tak, ale w tym wszystkim, jak popatrzymy na przykład tutaj poprzez pryzmat nawet jak naszego lokalnego rynku, to co się dzieje w szpitalu, gdzie ludzi zmusza się na przechodzenie na kontrakty. Tak? Ale przypomnę, ja znam mnóstwo takich przykładów, tak. Jeszcze szpital, ale niech pan weźmie całą branżę, gdzie się zatrudnia ludzi, często... Mówimy w takim drobnym kontekście, bo tych drobnych ludzi, gdzie jakby nie ma tam związku zawodowych, które by ich broniły. Nie znają swoich praw pracowniczych i boją się o te miejsca swojej pracy. Opowiadał mi w tym tygodniu człowiek, który pracuje, zresztą jest dobrze wykształcony człowiekiem, rzeczy mu się nie poukładało, pracuje jako ochroniarz, ale nie jako ochroniarz osobisty, tylko po prostu jest jakimś tam stróżem w firmie ochroniarskiej. No to się w własnej głowie wierzy, prawda? Umowa o pracę podpisana na 100 zł, do tego dodatkowa umowa zlecenie jakaś. Praca na firmę i to wszystko razem jakoś skompilowane plus wymuszone oświadczenie, że on się na to wszystko zgadza. Chyba się nie zgadza, po prostu nie ma pracy. No to przecież ja to rozumiem, to o tym panu powiedziałem. Uważam, że to jest patologia. To jest po pierwsze nie moim zdaniem. No dobrze, to nie jak partia powiedzmy Jarosława Gowina zamierza w tej dziedzinie. Ale tu wystarczy przestrzegać prawo. Ja nie jestem do tego, bo nie znam się tak na tym po prostu. Nie wiem, który element trzeba zmienić. Natomiast jestem przeciwnikiem, żeby wylać dziecko z kąpielą. Bo z kolei znam swoich wielu przyjaciół, którzy pracują intelektualnie i to nie są ludzie, którzy dobrze żyją. Jeżeli ktoś napisze książkę i pisze pół roku książkę i dostaje za to tam 10 tysięcy i utrzymuje z tego swoją rodzinę, to jak mu ktoś z tego zabierze jeszcze 1500, to nie jest fajne. Ja chcę powiedzieć tak, że to co pan powiedział, no, jedna jest bardzo ważna rzecz. Na ile polskie społeczeństwo jest świadome tego, co wkoło niego się dzieje? Na ile jest aktywne? Na ile przychodzi i rozmawia o tym, co w państwie. Każdy ma swoją mądrość. Ja chcę powiedzieć, no, pytanie, czy my mamy związki zawodowe, czy mamy silne związki zawodowe? Nie mamy. Niezależnie gdzie. Od pracowników począwszy, na rolniczych skończywszy. To jest akcyjność, gdzie grupa nieprzygotowana kompletnie do rozmowy ze stroną, że on będzie się zmieniał. Ja chcę powiedzieć, że Bydgoszczy mieli taki duży protest rolniczy i szef związków zawodowych, nie powiem, który przyszedł i mówił, skończcie w ten protest. Związki zawodowe są papierowe dzisiaj. Pan się nie gniewa. Związki zawodowe, propagandowe. No przecież ten ostatni protest, ja byłem w Warszawie i rozmawiałem, bo siedzieli lewicowe związki zawodowe. Nie żeby ujmować cokolwiek. Tylko panowie, co to jest za protest działaczy z chorągiewkami? Przepraszam, ja jestem rolnikiem. Jak starsi wiedzieli, że krowy idą na łąkę. Najpierw jest drut, a potem po latach już tylko sznury. I zauważcie, związki zawodowe mówią, my jesteśmy cywilizowani, nic tam nie będzie. Cóż z tego wyszło? Nic. Chcę też powiedzieć, siedziałem u fryzjera. No i tak panie damsko-męski przedzielony, no i rozmawiają. 67 lat, gdzie my jako kobiety możemy pracować? Ja siedzę obok. I potem mówią, taki dobry prezydent Komorowski. No i w końcu nie wytrzymałem. W mojej małej miejscowości kogoś odzadzwałem, moje panie, żeby nie ten kochany wasz prezydent zawetowałby ustawę, to byście nie pracowali do 67 lat. Więc nie ma podstawowej wiedzy i to jest kłopot. Bo tak się miesza ludziom w głowie, że w końcu dzisiaj prezydent, który podpisał wszystkim 67 lat, szczególnie kobietom, bo przepraszam, panie są drapał z nami, ale kobietom. Jak sobie wyobrażacie, ja jestem z branży rolnej,
kobieta ciężko pracująca w sklepie, nosząca skrzynki, dojąca krowy, przepraszam, oprzątająca, robiąca coś. Jak ona może pracować do 67 lat? Przecież nie jest w stanie. Ale my, ale prezydent dzisiaj ma 52% poparcia społecznego, nie więcej, ma 65. Taki dobry? Nie. Nie taki dobry, tylko brakuje nam poukładania tego, co od kogo zależy. Także to są... I sprawa jeszcze jest chyba ważna, bo ostatnio bardzo chwalimy się tymi dużymi pieniędzmi z Unii Europejskiej. Nie zapominajmy, że tu i teraz w Rzeczpospolitej to co najmniej 90% naszego sukcesu to to, co będzie działo się tu i teraz. Decyzji rządu, rozwoju przedsiębiorstw, podatków, różnych innych rzeczy. To jest uzupełnienie, które za chwilę się na pewno skończy, ale brakuje nam wszystkim większej wiedzy. Na przykład takie, przepraszam, sam szacunek, takie spotkanie jak tutaj. No cóż przyjść, jak mówi Jarosław Godzin, godzina dla Polski. No przyjść, usiąść na godzinę, posłuchać, nawet porozmawiać. To, co w telewizji powtórzą, to my też to powtarzamy. Jeśli chodzi o związki zawodowe, ja chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Musi być równowaga, pracodawca musi szanować pracownika, a pracownik musi szanować pracę. Bo w wielkich firmach, jak jest tam 200-300 pracowników, jak trzech nie przyjdzie do pracy, to ta firma co radzi, bo tam przesuną gdzieś. Ale jak w firmie jest dwóch, trzech pracowników i dwóch nie przyjdzie do pracy, nawet jak ten przedsiębiorca to, co uznał, płaci. I nagle nie przychodzą, rzucają pracę. I wie pan, i też ci mali przedsiębiorcy mają problem. Bo trzeba, jak się zwalnia pracownika, trzeba mu wypowiedzieć i tak się należy. Ale jak pracownik w drugą stronę chce przestać pracować, to powinien powiadomić tego małego przedsiębiorcy, słuchaj, za 2 miesiące kończę u ciebie pracę, przygotuj się. No, a tak to wygląda, dzisiaj nie ma żadnych sankcji w drugą stronę, więc to musi być poukładane. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Spotykamy się w gminach, takich miasto gminach. Wójt, burmistrz występuje i mówi tak, słuchajcie, przecież ten rząd, obojętna władza w tej centrali, to katastrofa. Ale nie powie, nie mamy na kredę, nie mamy na opał, nie mamy na nic, zamykamy szkołę, ale nie powie o tym, że w mojej gminie burmistrz ma 1000 złotych mniej jak prezydent Warszawy. No nie da się, przepraszam, no się nie da. Sprawa jest następna, bo ktoś powie, skąd mam mieć pieniądze. No dzisiaj nie zwolni żaden układ polityczny, który ma co najmniej 100 czy 150 tysięcy urzędników. Myśmy utkali setki urzędników. Ja byłem szefem resortu rolnictwa 4,5 miesiąca. Było 500 osób, co najmniej 200 za dużo w Warszawie. A dzisiaj jest 750. To się nie da. To się nie da, bo to nie są miejsca, gdzie wypracowuje się to dobro narodowe. Tego się nie da. Tego się w normalny sposób nie utrzyma. Co jeszcze się dzieje? Weźcie, podjedźcie państwo pod urząd wojewódzki w Bydgoszczy i po jakikolwiek urząd. Tam jest miejsce tylko dla urzędnika. Przepraszam, mówię o banalnych rzeczach takich może. Miejsce dla urzędnika, tam powinno być miejsce dla tych, co przyjeżdżają, chcą coś załatwić i odjeżdżają. No, powiedzmy, takie normalne ludzkie rzeczy. I myślę, że nasze województwo, drugie od końca wszystkich wskaźnikach, bezrobocia, przyrostu, płac, rozwoju. No więc to są te rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. No Grudziądz jest czwartym miastem, jeżeli chodzi o wielkość. No bo Bydgoszcz, Włocławek i to. No, Grudziądz jest czwartym miastem. Pytanie, czy potrzeba nam dzisiaj w Polsce, ja zaraz kończę, bo teraz nie mamy tych danych, ale na przykład marszałek sejmiku otwiera wciąż następne jakieś przybytki kultury, jakieś sale widowiskowe. Potrzebne to jest, ale znać proporcje o panie. Żeby te obiekty, które są, były zapełnione, żeby w tych obiektach coś się działo, to budujemy następne takie rzeczy. A może by trzeba drogę pobudować, albo gdzieś odtworzyć linię kolejową, żeby ludzie do pracy dojechali. Tylko żeby to wszystko rozumieć, to trzeba w życiu, chociaż przez pewien okres czasu, ciężko pracować. Żeby to rozumieć. Jeszcze jedno pytanie. Ja skończę. Tak, mam takie skarty nauczyciela i druga sprawa. Kilka lat już jest jakby ta reforma szkolnictwa wdrożona. Chodzi mi o gimnazję. Dzisiaj słyszy się, że ze względu, że to był wielki błąd, jakby wprowadzając i wydzielając tą jakby najbardziej grupę
tych młodych ludzi, którzy wchodzą w życie do tych gimnazjum, gdzie się tam zespolono. Jaki jest wasz pogląd na, powiedzmy, przywrócenie do nauczania sprzed tej reformy, tak? A pan uczy w gimnazjum? Nie, ja nie uczę w gimnazjum, tylko mam znajomych, którzy wiedzą, że to jest jakby najtrudniejszy okres, a to młodzież całą się, powiedzmy, gdzieś tam do jednego wody. W naszym programie mamy likwidację gimnazjów. Likwidację gimnazjów uważamy, że trzeba je zlikwidować. Powinno się wrócić do szkoły ośmioletniej podstawowej. Powodów jest kilka. Jednym powód, to co pan zaznaczył, że bardzo źle zrobiono, że w tym trudnym okresie dorastania młodzieży skumulowano je w jednym miejscu. Jest tam mnóstwo problemów wychowawczych. Mnóstwo. Państwo sobie naprawdę nie zdajecie sprawy ile. I te problemy wychowawcze bardzo mocno oddziaływują na potem efekty kształcenia. My jesteśmy, zresztą badania, które mamy, świadczą o tym, że społeczeństwo również uważa, że gimnazja to był zły pomysł. To jeśli chodzi o gimnazję. My tak też uważamy. Druga sprawa, pan powiedział o karcie nauczyciela, tak? Tak? Więc tak, karta nauczyciela to nie jest taka, znaczy i są głosy, żeby zlikwidować kartę nauczyciela. Zwłaszcza jak pan zapyta dyrektorów szkół, to nie wszyscy by chcieli zlikwidować kartę nauczyciela. Ja się pytam stanowisko partii, tak? Tak, tak. No więc my, tak, tak, oczywiście, chcę nawiązać do tego. My, proszę pana, nie chcemy likwidować karty nauczyciela w takim zakresie, jak pan to pewnie rozumie, żeby po prostu zlikwidować ją i koniec, tak? My uważamy, że dopóki nauczyciel zarabia tyle, ile zarabia, czyli niewiele, to jest karta, jest jakąś tam jego gwarancją, jego pracy, jego zatrudnienia i tak dalej. I uważamy, że w tej chwili karty nauczyciela likwidować nie trzeba. Trzeba po prostu poprawić warunki płacowe nauczycieli. Tak, a powiedzmy jakby ten okres urlopowy, przywileju przechodzenia wcześniej na emeryturę, to myśli pani, że jeśli patrzymy na hasło Jarosława Gowina typu gospodarka bardziej liberalna, to mieści się w tym wszystkim? Ale coś to mieści się w wszystkim? Znaczy, powiedzmy, przywileje, które wynikają z karty nauczyciela. Ja nie mówimy o pensji, mówimy o pewnych przywilejach. Bo dzisiaj jest coś takiego, że różne grupy zawodowe w Polsce swoje przywileje tracą albo już utraciły. Różne były hasła, dlaczego tak się stało. Tak? I taką grupą, która jakby pozostała, no to są właśnie te ogólnie... Ale proszę pana, o jakim przepis pan chodzi? Nie, no, pan tak, ogólnie. Tak naprawdę, jeżeli pan mówi, że pan w oświacie pracuje, czy nie? Nie, pracuję. No więc jeżeli pan nie pracuje w oświacie, to pan nie wie, że tak naprawdę karta nauczyciela jest powoli likwidowana. Tak. Powoli, tak naprawdę w tej chwili to jest więcej mówienia o karcie i o tych przywilejach, które tam nauczyciele mają, niż rzeczywistych przywilejów. Bo większość nauczycieli jest zatrudniona na umowę o pracę, na czas określony, proszę pana. W tej chwili się nauczycieli zatrudnia na czas określony, na umowę o pracę, tak naprawdę ich karta nie obowiązuje. Natomiast rzeczywiście ci nauczyciele starsi, którzy pracują już dłużej, oni mają umowę na czas tak zwanego mianowania i kiedyś było tak, że ten nauczyciel był nie do ruszenia, a w tej chwili tak nie jest. W tej chwili dyrektor może go ocenić negatywnie, jeżeli mu nie pasuje, rozumie pan? I można takiego nauczyciela, że tak powiem, zwolnić z pracy. Można, bo w tym momencie, kiedy karta mówi jasno, że jeżeli nauczyciel otrzyma ocenę negatywną pracy od swojego pracodawcy, automatycznie jest pracodawca musi go zwolnić z pracy. Więc to nie jest prawda, to jest dużo mitów. Czy to uważasz, to jest problem, dlatego że jacyś nauczyciele stracą pracę? Nie wiem, czy tak do końca stracą, ale pewnie niektórzy muszą stracić pracę. No ale już to jest jakiś problem. Reforma oświaty to jest bardziej jednak, myślę, taka sprawa na kilka lat. To zawsze. Trzeba ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Oświata tyle już tych reform przeżyła i to wszystko zaszkodziło. Każda szkodziła oświacie, więc trzeba spokojnie do tego podchodzić. Ja mam takie wrażenie na temat Telewizji Smoleńskiej.
całości, co się dzieje. A w jakim sensie? Teraz, jak powinna Polska się do tego ustosunkować? No bardzo proste, trzeba było powołać, trzeba było zrobić analizy prawne przed podejmowaniem decyzji o kształcie śledztwa. Większość problemów, które teraz mamy, ma źródło w błędnych decyzjach na samym początku. I teraz jest pytanie, czy to można zmienić, czy w trakcie tego procesu, co tu można zmienić, ile można zmienić, co można skorygować. Nie ma dobrych odpowiedzi. Charakterystyczne jest to, że i PiS i Platforma lubią te katastrofy wykorzystywać do swoich politycznych celów. I to nie jest banalne, bo na to jest bardzo twardy dowód. W Sejmie nigdy nie powstała komisja nadzwyczajna, ani żadne ciało sejmowe, które byłoby najbardziej właściwe, żeby kontrolować rząd z procesu wyjaśniania i żeby nadzorować w takim trybie parlamentarnym pracę prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości. A macie komisja? No właśnie to pana pytanie pokazuje, że on tak sprytnie potrafi udawać inne role. Komisja Antoniego Macierewicza jest po prostu zespołem parlamentarnym, który nie reprezentuje parlamentu, tylko tych posłów, którzy chcą. A parlament może być reprezentowany tylko przez komisję. Parlament powinien wykonywać zgodnie z konstytucją funkcję kontrolną rządu. Gdyby to niemożliwe? Charakterystyczne, że ani PiS, ani Platforma nigdy nie poparły takiego pomysłu. A PiS nawet chyba nigdy nie zgłosiło takiego pomysłu. Nie daje to panu do myślenia? A to byłoby jedyne ciało społeczne, parlamentarne, które miałoby prawo kontrolować rząd. Odpytywać ministra sprawiedliwości, wzywać komisję wyjaśniającą wypadki lotnicze. A były takie głosy? Oczywiście, my na przykład jeszcze, jak chodzi o CP1, złożyliśmy taki projekt wręcz, będąc w Sejmie. Nie było zero. No, nikomu nie zależy na poważnym rozwiązywaniu. Tutaj jest, wszystkim zależy, czy wielu zależy na gonieniu króliczka. No. Długo, to można użyć jeszcze w kolejnych wyborach. Antoni Macierewicz potrafi wyprodukować czasem takie newsy, że to potem ładnie się rozchodzi w mediach. Sprawa żyje. Ale pierwotne błędy dotyczą pierwszych godzin po katastrofie i złej podstawy prawnej, którą przyjęto do wyjaśnienia katastrofy. I ostatnie pytanie. Ostatnie, tak. Chyba ostatnie, jeszcze jedno. Dobra, dobrze. Będziemy miał na chwilę. Raczej ja tylko chciałem takie też, które wszystkich nas dotyczy. Jak powiedzmy Polska Razem będzie, raczej patrzy tutaj w Polsce na tą ochronę zdrowia. Widzimy, co się dzieje. Jakie macie pomysły, żeby to uzdrowić? System. Czy jakby wypływanie pieniędzy i dokładanie pieniędzy z budżetu państwa, no nie wiem, no jaki pomysł? Mamy w swoim kręgu kilku specjalistów, od tego nie siedzą w tej chwili na programie zdrowotnym, ale mogę powiedzieć to, co podsłyszałem. To na pewno musi się w kierunku likwidacji NFZ-u, tak? Jasnej odpowiedzialności ministra, bo w tej chwili jest tego rozmowa, że nawet już prawnicy mówią, że jak coś się stanie, to właśnie nie wiadomo, kto odpowiada. Minister NFZ. Przywrócenie kas chorych regionalnych, czyli pewne oszczędności na poziomie uwzględnienia specyfiki regionalnej. Zmiana technologiczna polegająca na wprowadzeniu tej jednej karty, która jest na Śląsku. To kilka takich pomysłów, które się narzucają. Wie pan, duża zmiana zaszła, to jest trochę tak jak rozmowa o lekarzach, jest trochę jak rozmowa o nauczycielach. To mówię to nawet po lekarzach mojego pokolenia, z którymi rozmawiam. Po prostu zbyt wielu lekarzy już na poziomie kształcenia dowiaduje się i przyjmuje do wiadomości, że służba zdrowia właściwie nie jest służba zdrowia, tylko jeszcze jedną usługą. Byłoby dużo lepiej i dużo efektywniej ekonomicznie, gdybyśmy jednak wychodzili z podstawowego założenia, że bycie lekarzem to jest służba. Wielu lekarzy o tym też zapomniało. To też jest rozmowa na poziomie pewnego etycznego podejścia. Także na pewno zmiana w systemie, na pewno likwidacja NFZ-u, regionalne kasy chorych są absolutnie wystarczające na tym szczeblu, które w tej chwili w sposób ukryty i tak jest. Czy na budżetowanie, raczej na wydatkowanie z budżetów państwa, czy tak jak dzisiaj jest, powiedzmy, utrzymywanie się tylko ze składek płaconych? Nie, całkowicie przeniesienie tego do budżetu jeszcze bardziej to nic nie zmieni. Polski nie stać na to, żeby dopłacać jeszcze więcej. A dodatkowe ubezpieczenia? Nie, bo to są szczegóły, ja nie jestem specjalistą. Ja osobiście jestem zwolennikiem dodatkowych ubezpieczeń, ale nie wiem, jaki będzie oficjalny program. Ale
Ostatni młody człowiek chciał się pytanie, dowiedzieć. Jaką linię historyczną zajmuje partia pana Jarosława Gowina i co w ogóle z polityką historyczną? I jeszcze mam pytanie, jak to się stało, że część posłów z partii pana Jarosława Gowina głosowała przeciwko zwiększeniu budżetu Instytutu Pamięci Narodowej? To nie jakoś też. Wiem, jak to się stało, ale myślę, że coś się pomyślał, nie stało. A i w ogóle do jakich rozwiązań ideowych odwołuje się to znaczy? Partia? Tutaj, tak, do, czy rozwiązań przedwojennych, jeśli chodzi o partie polityczne, czy w ogóle gdzieś korzenie tutaj tej partii tkwią gdzieś, czy w ogóle jest jakieś takie odniesienie? Znaczy ja uważam, że to trochę jest anachroniczne, sam o tym w kółko piszę, ale jako historyk, czy jako badacz idei, ale nie uważam, że każda partia, która w Polsce powstaje, musi powiedzieć, że jest piłsudczykowska albo endecka. To byłoby trochę anachroniczne jednak. Partia Nowoczesna Wolnego Rynku. Nie no, już bez przesady z tymi kalkami historycznymi przy partiach. Ale pan zadał, jeśli ma pan mówię, panie prezesie. No jeszcze skończyłem. Proszę. Nie no, nie wydaje mi się, żebyśmy musieli tworzyć nowe partie w oparciu o podział na endecję i obóz sedacyjny. Mówiąc szczerze, uważam to za chorobę polskiej polityki. To trochę na inne spotkanie, chętnie bym z panem o tym podyskutował, uważam to za kompletną anomalię. Znaczy czas w Polsce powinien nas zobligować także do tego, żebyśmy patrzyli na to, jak dzisiaj funkcjonuje scena polityczna w Europie, patrzyli, co możemy dzisiaj ugrać, a jeżeli będziemy czerpali do tego narzędzia z przedwojny, to nie wiem, czy daleko znajdziemy. Jak pan nie chce pytać, co wisi u mnie w gabinecie, no to wisi portret Piłsudskiego, ale nie uważam, że powinienem w dzisiejszym życiu politycznym w taki sposób bardzo dosłowny powielać model sanacyjny. Zresztą model sanacyjny uważam, że powiela Platforma w tej chwili, jeśli chodzi o podejście do państwa. I to nie jest dobre. Tak, a w ogóle tutaj to też zadam pytanie odnośnie tak sensu stricte, tak polityki historycznej partii. W Unii przeciwko różnicowaniu komunizmu i faszyzmu, z jasnym potępieniem przeszłości komunistycznej i faszystowskiej w Niemczech i w Związku Radzieckim na równym poziomie. No zależy, jaki temat pan zapytał, bo ja mogę panu to odpowiedzieć. Jeszcze profesor Wojciechowski będzie, przepraszam, moim zasobie będzie odpowiadał, więc... Nie wiem, chciałbym, bo pan zadał, bo mówimy o tej przedwojennej, dalekiej tradycji. No. Jednak w naszym środowisku politycznym, które powstaje, są ludzie związani z ruchem niepodległościowym tej nowej ery, to znaczy Solidarności lat 80. Wielu z nas w tym czasie funkcjonowało. I oczywiście te ruchy były związane i z niepodległością, i z tradycją piłsudczykowską, i środowiska takiego porządnego, przyzwoitego środowiska ludowego. Także na tym to bazowało, ale przede wszystkim my jesteśmy pokolenie ludzi, bo 30 lat temu, 30, no już to więcej, 33 lata temu to to pan prezes to jeszcze był młodym człowiekiem, a ja byłem taki 26 lat, miałem wtedy były te ruchy niepodległościowe związane z Solidarnością i w tym te nasze środowiska brały udział, no. I tylko tyle, natomiast oczywiście u nas raczej nie, że kogoś byśmy nie chcieli albo nie akceptowali innych poglądach, ale raczej trudno by było, żeby w tym środowisku politycznym, które tworzymy, znalazł się ze skrajnej lewicy o poglądach, które byłoby trudno, żeby, no tak jak w towarzystwie, człowiek się czasami dobrze albo źle czuje. Znaczy mógłby między nami być, ale trudno by było realizować jakiekolwiek jego pomysły. Że raczej bez krzyku, ale jesteśmy związani z tamtym okresem. Czytał pan Ziemkiewicza Myśli Nowoczesnego Antyka? Znaczy, nie, tylko słyszałem. Nie, to ciekawa książka. Widzisz pan, to jest na przykład taka książka w duchu endeckim, która mi się podoba. Jeśli chodzi o, ona faktycznie bardzo współcześnie odtwarza myślenie endeckie, choć ja nigdy bym się nie powiedział sobie, że jestem narodowym demokratą, to akurat diagnozy, które są w tej książce, są bardzo sensowne, prawda? Dotyczące partyjniactwa, zbyt dużej dominacji partii nad państwem i tak dalej. Myślę, że warto do tego zajrzeć. Dobrze, to ponieważ szef się, macie nagrania w telewizji, bo jak wiecie Państwo, na szczęście i dobrze, że często tam o Ukrainie opowiada.